Stara, zniszczona klisza wydobyta spod podłogi w czasie remontu stała się inspiracją dla kilku osób do stworzenia niezwykłego filmu. Oświęcim Auschwitz na styku dwóch światów. Taki tytuł będzie nosić produkcja, która powstaje od kilku dni w Oświęcimiu. Negatyw został znaleziony w jednym z domów w Oświęcimiu, w którym w czasie okupacji mieszkali Niemcy. I podczas remontu podłogi kolega znalazł po prostu, zrywając deski, znalazł negatyw. No na nieszczęście nasze w sumie, zaczął go rozwijać. Kiedy go rozwijał, zaczął negatyw pękać, no i zrobiły się kawałki nie do użytku. Jednak postanowiłem coś z tym zrobić, zacząłem naprawiać ten negatyw różnymi odczynnikami, żeby on popuścił, dlatego że był strasznie kruchy. W końcu, kiedy się udało, poszedłem do Muzeum Auschwitz zapytać, czy mają takie zdjęcia, czy po prostu wiedzą coś na temat tych zdjęć. Okazało się, że to są rewelacyjne zdjęcia, których do tej pory Auschwitz nie ma. Dokument przedstawiać będzie Oświęcim przed wojną i w trakcie jej trwania. Chcemy pokazać te dwa światy. Przedwojenny Oświęcim i ten Oświęcim okupacyjny. Także po prostu no, jest to gdzieś tam w głowie cały czas scenariusz, także że staramy się to zrobić według historii miasta. Będziemy robić takie ujęcia na podstawie oryginalnych, starych zdjęć z czasów Auschwitz. Będziemy po prostu przenosić się tak, gdyby w czasie, pokazywać teraźniejszość i wcielać się w tamtą epokę. W tworzeniu filmu udział bierze grupa Bunkrowcy Oświęcim, która odkrywa na nowo schrony, bunkry i nieznane miejsca z czasów wojny. Zajmujemy się zwiedzaniem, odkopywaniem starych schronów i bunkrów na terenie Oświęcimia i powiatu oświęcimskiego. Wchodzimy, to można powiedzieć, jest tak bardzo, bardzo prosto. Często się wczołgujemy, wślizgujemy. Trzeba sobie gdzieś czasami wykopać jakąś małą dziurkę, otworek, przez który można wejść. Film póki co powstaje ze środków własnych twórców, a jego premiera planowana jest na początek przyszłego roku.